Dobry wieczór Państwu. Może zdziwię paru telewizów, a może nawet paru nas tu, jeśli powiem, że zmiany, proszę Państwa. Sam rozpoczynam ten program, ponieważ zmiany w telewizji, a więc zmiany i u nas, bo my w telewizji. A więc zmiany, czyli ja sam tutaj, a mój przyjaciel Wojciech Mann, korespondent w miejscu korespondencji, dzięki nowym środkom technicznym, dzięki błyskawicznej łączności, dzięki temu, że zbliżamy się do świata, do formuły łączności telewizyjnej na świecie. Ja tu, a on tam, a rozmawiamy, on nadaje i Państwo widzą to, co on nadaje. Proszę bardzo, Wojtku. Halo? Słychać mnie? Okej. Witam Państwa. Proszę Państwa, dziś miasto przeżywa bardzo ciężkie chwile. Wszystkie ulice centrum są zakorkowane. Tłumy samochodów, ciężarówek, wozów dostawczych, a nawet tirów sparaliżowały całkowicie centrum miasta. Co? No nie mogę stać tam, gdzie jest korek, bo jest kordon policyjny. Proszę Państwa, samochody zderzak przy zderzaku. Ogromne stężenie CO2, SO4 i tego wszystkiego, co wychodzi z rur. Jest to niebezpieczne. Radzimy wszystkim omijać centrum. Przedstaw się jeszcze. Aha, dobra. Dla Telewizji Polskiej ze środka korka Wojciech Mann. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dzień dobry. Dlaczego pan do mnie mówi, panie Kazimierzu? A przepraszam, jak pan ma na imię, bo może zapomniałem. Tadeusz. No, Tadeusz, oczywiście, wiedziałem, że od jakiegoś króla. Panie Tadeuszu. Dobrze? Tak. Panie Tadeuszu, w zeszłym tygodniu byłem u okultysty. Po co? Po co, żeby wiedzieć, co będzie, wie pan. Dalej. A, to ja też byłem. No? No i przepisał mi po 2 dioptrie na oko. O, przepraszam bardzo, a co panie robią tu w gabinecie? Otwarte było, tośmy weszły. Weszłyśmy, otwarte. Aha, bo to doktor nie zamknął, a... To proszę, aby z czym do... panie... Nie widzi siostra, co nam się na twarzach porobiło? Rzeczywiście, cera nie najlepsza jest. No tak, no ale to coś... Co... No nie wiem, zabędę rejestrować. A państwo z czym? Tym samym. Siostra zobaczy. Co nam się porobiło? Tu. Wszędzie. Tu i tu. No ale to... Ale to... Przeważnie nie wiadomo. A to kiedy się dostało? Byliśmy u doktora ostatnio, to tak, nas to tak pozarażał. U naszego doktora, mojego kochanego? Kochanego. Jak to pozarażał? Bo doktor niczym nigdy nikogo nie zaraził. Nawet mnie nie zaraził. Proszę tak nie mówić w ogóle. Proszę wyjść, ja zaraz zawołam doktora, to się... Proszę zaczekać na korytarzu. Zaraz przyjedzie doktor. Ja zatelefonuję od razu, proszę wyjść. Panie doktorze, mówi siostra. Nie pana siostra. Irena siostra z pana gabinetu. Tak. Nie chodzi mi o prywatne spotkanie. Panie doktorze, jest mnóstwo pacjentów do pana doktora z jakąś zarazą. Nie wiem, panie doktorze, proszę przyjechać na sygnale. Dobrze, dam im jakieś słodycze. Dobrze, moje im dam. Nie ruszę pana doktora. Proszę przyjeżdżać, mnie wybawić. Prasę, radio, telewizję obiegła bulwersująca wiadomość. Do Warszawy ze względu na bezpieczeństwo jej mieszkańców sprowadzono specjalne posiłki policji z Elbląga. My, jako społeczeństwo Warszawy, dziękowaliśmy tym policjantom, że chronić nas będą przed przestępczością. A tymczasem okazało się, że niektórzy z tych elbląskich policjantów są zwykłymi bandytami. Napadają szarych przechodniów. Udało mi się jako reporterowi spotkać jednym z tych policjantów, którzy dopuścili się takiego karygodnego czynu. Zgodził się mówić. Chyba wie, że zawinił. Witam pana przed naszą kamerą.
Czołem. Proszę pana, panie z Elbląga. Wiesław Sum. Bardzo nam miła, właściwie nie. To pan miał strzec bezpieczeństwa Warszawy, a tymczasem co? No tymczasem strzegę jak mogę. Do 16 jestem policjantem i wydaje mi się, że wykonuję to, czego moje dowództwo ode mnie oczekuje. A po 16? No potem napadam. Czyli co, zdejmuje pan mundur i napada pan bez munduru? Absolutnie, ja bym się nie poważył w mundurze kalać mundura. Ja jak już napadam, to napadam absolutnie na prywatny konto, no, sam zupełnie. A czy nie kłóci się to z pana sumieniem? Pana sumieniem jako policjanta? Kłóci się i nawet miałem taką sytuację, że wyszedłem i nie zauważyłem, że byłem w czapce. I napadłem i zacząłem lać, a potem patrzę, czapka. I tak się potwornie zawstydziłem, że sam siebie uderzyłem boleśnie wielokrotnie. Czyli jednak resztki sumienia w panu drzemią? Tego pytania nie rozumiałem. Chciałem, proszę pana, powiedzieć, że jednak walczy pan ze sobą i odróżnia pan zło od dobra. Tak. Tak, tak. Tak. Pan jeszcze raz powtórzy. Tak. Tak, tak. A czy pan wie, że dorobi się pan 3-letniego więzienia, bo tyle panu grozi za napaść na przechodnia? Więzienie? Nie wiedział pan, że to są czyny naganne? Przecież aresztowali pana koledzy z Elbląga. Z Elbląga, przepraszam, na służbie. No ale właśnie koledzy, to ja się aż tak wpakowałem? 3 lata panu grozi. I chciałem zapytać od razu... Ja takie składaka sobie robię w Elblągu. Tak, jeszcze tylko potrzebuję wał korbowy i... 3 lata będzie pan... To trzeba w towocie wszystko, to nie można zostawić, bo cała robota pójdzie na marne mi, no. Proszę pana, ja chciałem się dowiedzieć w imieniu naszych telewizów, co pan będzie robił, jak pan wyjdzie z tego więzienia. A co ja mogę robić? To co umiem, będę policjantem, a bez munduru to będę... Jest pan zwykłym chamem, proszę pana. Chamem! Ludzie! Ludzie! Nie chcemy takich policjantów! Witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witamy pana Wacława. Dzień dobry. Porozmawiamy, dzień dobry, o kulturze spożywania turunków. Słucham? Czyli o piciu. A. Oj, panie Wacławie, gdybym miał żółtą kartkę, to bym panu za to pokazał. A ja mam i pokazuję pan. Tak, to może do rzeczy, prawda? Otóż pierwszym wznoszonym toastem najczęściej to jest zdrowie gospodarza. No tak, no ale skoro ja jestem gospodarzem, to jakoś tak głupio, żebym pił własne zdrowie. Słuszna uwaga. W takim razie zdrowie gości. Mhm. Prawda, to kulturalnie. No to ja takie znam, tylko ludzie głupie nie piją przy zupie. A, że nie ma zupy, tak? Nie pasuje. Tak. Mhm. Nie pasuje, prawda? Tak. Drugim natomiast najczęściej albo kto mało pije, temu wątroba gnie. Ja wie pan... Ja nie wiem, czy to jest drugi toast wznoszony. Przynajmniej na przyjęciach, na których ja bywam. Drugim najczęściej wznoszonym toastem jest toast... No to... Siup! Ten głupi dziób! No to hop na drugą nóżkę. Na tę? No, może być? Brach! Jan Sebastian. Dziękuję. Smacznego. Proszę państwa, trochę mi przykro, że jestem tutaj sam i stąd zapowiadam dalszy ciąg programu, ale nasz korespondent, państwa i mój przyjaciel, jest tam na miejscu korespondencji, tam w środku akcji, tam, gdzie wiadomo, co się dzieje. On wie wszystko najlepiej i słuchamy go. Witam państwa. Znajduję się tuż obok budynku, w którym toczą się negocjacje, o których mówi cały kraj. Są pewne różnice, ale są też ślady możliwości porozumienia. Próbowałem przeprowadzić kilka wywiadów. Niestety, straż specjalnie wynajęta nie dopuszcza dziennikarzy. Mam wrażenie, że wiadomości, które mam, są wiadomościami z pierwszej ręki. A skąd wiesz, że to z pierwszej ręki? No z pierwszej, bo moje. To ja. Z pierwszej ręki.
Jeśli będę miał tylko kolejne wiadomości z pierwszej ręki, przerwiemy natychmiast program. Spod budynku, w którym toczą się negocjacje, o których mówi cały kraj, dla Telewizji Polskiej, Wojciech Mann. Jedzie. Panie doktorze, dobrze, że na sygnale. Dziękuję, że pan przyjechał. Panie doktorze, więc to jest straszna zaraza. Tak? Panie doktorze, jest 10 osób stoi w korytarzu co najmniej. I co im jest? Panie doktorze, mają całą twarz w takich... Panie doktorze, niech mi pan pokaże twarz. No bo co, bo co? No bo chcę się... Panie doktorze... Słucham. Panie doktorze, jak się cieszę. Jak się cieszę, bo myślałam, że pan doktor może chory jest na to samo. Panie doktorze, to są takie krosty... Opisowo. Zaognienie skórne. Ale takie wypukłe, czy raczej wklęsłe? Potworne, raczej takie płaskie, ale jednocześnie płaskie. Niektóre się wypuklają. Ale z zaognieniem dookoła, czy tylko punktowo? Punktowo z zaognieniem, panie doktorze, no potworne. A jest naciek? Oj, nacieku nie sprawdziłam. Czerwone, bardzo są czerwone, czy takie wróż? Bardzo są czerwone. A, siostro, no to takie są, o? Takie? Takie same. No, to wszystko wiemy. To pan doktor to ma? A co mam nie mieć? To bardzo zaraźliwe jest. Ale przecież ja ciągle z panem doktorem, a ja tego nie mam. No, siostry tam nawet kijem nie dotkną, więc trudno się dziwić. O, znowu pan Tadeusz. To pańskie mrówki? Nie, ja swoje zgubiłem. A. Panie Tadeuszu, taka pogoda nie najlepsza, nie? To jakby coś poczytał. Ja panu powiem, panie Tadeuszu, mnie strasznie ostatnio drażnią. Wie pan, co mnie drażni? Co pana drażni? Te ogłoszenia. A dlaczego? Przecież dużo ciekawego w tych ogłoszeniach można. No gdzie? No nocy jak? No co? No. No chociażby to niech pan zobaczy. To bardzo ciekawe jest. Radiesteta. No, ogłasza się. Czyli, że co, że jak mam radio zepsute, to idę do niego? No jakie, no przecież to sama nazwa wskazuje, radiesteta. No. To jest taki, który dba o estetykę pracowników radia. No, no. Żeby wyglądali jakoś porządnie. No ale po co w radiu taki, panie Tadeuszu? No jak to wygląd to ładny, przecież to nic nie widać i tak, prawda? A, że niby się przyjęło, że tylko w telewizji trzeba wyglądać, tak? No w radiu nic nie widać. I to nie ma większego błędu. No. Bo w radiu też trzeba wyglądać. Wie pan dlaczego? Nie. No bo zawsze telewizja może wpaść, coś nakręcić, no to tak, wtedy... No. I nie zły rejwach będzie, no. Rejwach? Pan tak, powiedział? Tak. No nie znam tego słówka. Nic ja też nie bardzo znam, wie pan, ale zawsze na koniec używam, bo tak jakoś pasuje mi rejwach. Mhm. Czyli to koniec jest? Nie. Proszę państwa, są uroczyste chwile i uroczyste korespondencje. Teraz uroczysta korespondencja Wojtka, właśnie stamtąd. Tam, gdzie głowy niejednego państwa po prostu przylatują i są, a on to widzi i nadaje, opowiada, jak jest. Posłuchajmy go. Proszę państwa, lotnisko Okęcie przygotowane na przyjęcie dostojnych gości. Samoloty udekorowane krepiną lądują jeden po drugim. Podwójna, specjalna warta honorowa. Kompania trzaska butami, pokazuje wspaniały, prezentację wspaniałej musztry. Dowódca się pręży, czerwony chodnik, masa dziennikarzy i po schodkach oto schodzi kolejna głowa państwa. No mówię, że schodzi teraz, bo właśnie teraz ma schodzić. Aha. Niestety nie zobaczą państwo tego, ponieważ po pierwsze są korki, a po drugie straż nie dopuszcza do negocjacji. Znaczy do negocjujących. Prosto z lotniska Okęcie dla Telewizji Polskiej Wojciech Mann. Dziękuję. Dzięki najnowszej technice, najnowszym środkom łączności, ja już się nie będę łączył, tylko bezpośrednio tu do kamery powiem dziękuję za uwagę. Dobranoc. Więc doktor już przychodzi i zaraz wszystko wyjaśni. Proszę się nie... Panie są siostrami, tak? Co my tutaj mamy? Kto to jest? Więc to są siostry. Ja nie potrzebuję więcej personelu. Jest nie, ale to są... dziobaty personel. Nie, to, panie doktorze, to jest rodzeństwo i właśnie po chorobie, bo bliźniaczki tylko teraz dopiero...